Bob? Bob! Gdzie on jest do diabła? Tak, Glorio? Jestem. Ej. Jestem głodna. Przygotowałem przepyszny kok Auwin dla pana. Zjadłabyś jedną porcję? Ciasto. Słucham? Te ciasto. A co z makaronikami, które przyniosłem rano? Ciup. Zniknęły. Sądzę, że nadmiar słodkości może zaszkodzić, Glorio. Mam niski poziom cukru. Czuję to. Poza tym boli mnie brzuch. Nie lepiej wziąć na to jakieś lekarstwo? Nie, ciasto będzie lepsze. Ze śmietaną. Wtedy poczuję się dobrze. Zobaczę, co da się zrobić. Dobry chłopak. O, Bob. Bob. Z własnoręcznie ubitą śmietaną. A nie z tym dziadostwem z supermarketu. Glorio. Te krzyki stają się męczące. Ups. Nie wiedziałam, że biuro pana bogacza jest tak blisko mojej sypialni. Jeśli potrzebujesz pomocy Boba, użyj interkomu na ścianie. Interkomy są dla pretensjonalnych tchórzy, takich jak ty. Bob przynajmniej rozmawia ze mną osobiście. Słuchaj, ty martw się swoimi pańskimi sprawami, a ja zajmę się swoimi. Radzę zmienić ton, Glorio. Tak? Bo co mi zrobisz? Zamkniesz mnie? Nowy Jork, Nowy Jork, coś pięknego. Jeśli przestanę się w nim mieścić, Bob z radością kupi nowe. Nie rób takiej miny. Co nam w ogóle podniosło? Z tobą spotkam się później. Co ja podniosłem? A. Już, naprawione. Intuicja, intuicja. Gdzie mogłam ją zakopać? Niby Barkocz mówił aż dawno temu. Kim ty jesteś? Magik? Cokolwiek? Ukryłem ją gdzieś głęboko. Kim ty jesteś? Obiecuję świetną zabawę. Witaj, Mademoiselle Glorio. Hej. Skąd zna pan moje imię? Oczywiście dzięki magii. Wyczytałem ją z twoich pięknych oczu. Niech zgadnę. Życie ostatnio stawia przed tobą wyzwania. No cóż, wszystko zaczęło się od... Dobrze. Bardzo wzruszająca historia. Co powiesz na magiczną grę, która poprawi ci humor? Mam coś do załatwienia, więc... Obowiązki zaczekają. Jeśli masz choć w połowie tyle talentu, co urody, widzę dla ciebie szansę. A do tego będziemy się świetnie bawić. Co ty na to, Mademoiselle Glorio? Dawaj. Cóż, odrobina zabawy raczej nie zaszkodzi. Zagrajmy. Ale uważaj, to wymagająca gra. Poradzą sobie z nią tylko najbystrzejsze umysły. To brzmi bardziej jak ciężka praca. Oto mój najwspanialszy pomysł.
gra pamięciowa. Boże, nie. O matko, no to... Chyba wiem, co muszę zrobić, no ja też wiem, co muszę zrobić. Zgadłaś? Fantastic. Jednak drzemie w tobie trochę magicznego talentu. O nie. Proszę, nie. Ja już nie pamiętam. To na pewno nie tu. Incredible. Incredible. No właśnie. O, to było tu. Nie. Shit. Wiem. To było tu. Dobrze. Oh shit. Nie wiem. Nieźle. Nie wiem. Nie, ta gra mnie w konia wali, nie? Ta gra mnie w konia wali. No dobra, tutaj na pewno nie było. No właśnie, gra mnie w konia wali, dobra. Nie trzeba było nic robić tak naprawdę. Wygrałaś, Mademoiselle Gloria. Zachęcający występ, brawo. Jeszcze jedna runda. Uwielbiam podziwiać twój talent w akcji. Nie, wystarczy. Well, the match. Prawie ustanowiłaś nowy rekord zwycięstw. Wrócisz wkrótce, prawda? Prawda? Nie chcę. Drzewa nie mają zbyt wiele do powiedzenia. Zobaczcie, że tutaj jest jakaś maskotka przybita. W ogóle my tak się nawet nie rozglądaliśmy, jeżeli chodzi o te wszystkie poboczne rzeczy. Jest jakaś maskotka. Tu kolejna laleczka. Tutaj nie wyjdziemy na pewno. To jest definitywnie nasza matka, to jestem pewien. Zobaczcie, że w ogóle nawet tutaj na dachu jest jakaś maskotka przybita. Wszędzie są te maskotki poprzybijane. Miejsce, którego szukam, jest pewnie głębsze od Sekwany. Gdzie to może być? Obstawiam, że tutaj raczej by tego nie zakopała w betonie, no ale... Jak szukamy, to szukamy, nie? Miałem nadzieję, że te postacie będą miały coś do powiedzenia, ale niestety nic. No tu nic nie ma, tu nic nie ma, tam nic nie ma. Do ośmiornicy nie podchodziliśmy w sumie jeszcze. Myślę, że możemy tutaj spróbować wyjść jeszcze. Pan zamknął mnie w takim miejscu. Nie ma szans, żebym coś tu ukryła. No to jedynie, jak jeszcze mi pomysł podchodzi do głowy, to albo... Nie, tutaj widzę, że już nie. Możemy iść tędy. W naszym mieszkaniu coś może być. I chyba podejrzewam nawet gdzie. O, coś tu jest. Człowiek bez dachu nad głową napełnia ją smutkiem. Zawraca. Mamy jakieś wspomnienia. Człowiek bez dachu nad głową napełnia ją smutkiem. Czy to są zagadki? Czy to są zagadki? Raz na ścianie przemawia do niej w dziwny sposób, rusza w drogę. Nie rozumiem. Ale wiecie, tak patrzę teraz ogólnie na ten cały widok, to w sumie Francja bieżąca w tej chwili. Jeśli spojrzę do środka, widzę oko. Patruje się we mnie. Ale gdzie? Tego człowieka? W sensie, jak się patrzysz? Nie rozumiem. Nie rozumiem, co masz na myśli. Jest tutaj dużo naprawdę takich składni, które myślę, że w języku ojczystym, francuskim,
ich miałoby na pewno więcej sensu. Również myślę, iż sam koncept tego wszystkiego. Wrak człowieka, szukając ucieczki z dna kieliszka, idzie dalej. Terapia, pomóc? Nie. To nie są zagadki. Schodzi, lecz nie spada. Idzie na dno, ale wyłania się po drugiej stronie. No serio, nie wiem. Co to może być? Trzeba mi przejść od tej różne. Przypomina sobie. Tam wyżej są drzwi, które ją przerażają. Wiodą w głąb. Nie sądzę, żeby to były podpowiedzi. Wow, to jest loop. To jest pętla. Rozumiem, dobra. Raza na ścianie przemawia do niej w dziwny sposób. Rusza w drogę. Raza na ścianie, czyli to musi być jakiś tekst. Wrak człowieka szukający ucieczki z dna kieliszka. Idzie dalej. Tu? Nie zniknęła, tylko ją zakopałam. Raz na ścianie przemawia do niej w inny sposób, rusza w drogę. Wrak człowieka szukający ucieczki z dna kieliszka. Idzie dalej. Idziemy teraz tu. Teraz chyba ten facet jest potrzebny. No i tak to rozumiem. Może i nie. A, dobra, zaznaczyło się. Bo jakby z dachu nad głową napełniał smutkiem. Tu nikogo nie widać. Człowiek bez dachu napełnia ją smutkiem. Chodzi, też nie spada. No właśnie. Człowiek bez dachu nad głową napełnia ją smutkiem. Nie widzę, co tutaj może być. Człowiek bez dachu. Nie widzę tu człowieka bez dachu. Znaczy, bez dachu nad głową, nie bez dachu. W ogóle jest jakaś ręka. U góry coś? Tutaj jest. Tam pod brudem, obdarty z godności. Człowiek, taki jak ja. Tam. A dobra, to powtarza się. Zawraca. No i co? I się nic nie zahaczyło. Nie zaliczyło nam tego. Kurde no. Zrobiliśmy kółko. Nie rozumiem, co tutaj mamy zrobić. W sensie, rozumiem, co mamy zrobić, ale nie rozumiem, w jakiej kolejności, no. Na logikę, przecież to jest logiczne, że my sobie nie damy rady tak na raz. Nie wiem, czy my mamy w tej chwili zrobić to od początku?
Mamy tego człowieka, obdartego z godności. No nie? Mamy. I nic więcej. Zawracam. W szczególności, że to jest lub zrobiony. To jest bez sensu troszkę. No nie wiem, naprawdę kurde nie wiem, no zaczyna mnie to irytować. Zawraca. Gdzie zawraca? Gra nam nic nie tłumaczy. Głupie. To jest naprawdę głupie, to nawet nie jest zagadka logiczna, tylko to jest po prostu durnota. Zrobiona pętla. W zależności od tego, w którą stronę szliśmy, tak mamy zawraca, no. Bez sensu. No to chyba powtórzę, naprawdę, bo to nie ma sensu. Nie ma sensu, totalnie. Tak głupia zagadka, że tu się w pale nie mieści. Totalnie bez sensu zagadka. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to ani troszkę. Naprawdę głupota. Szczęście jeszcze dwie nam zostały. Już teraz będę wiedział mniej więcej, co trzeba zrobić, więc... Przynajmniej 3 podpunkty zrobimy, chyba. 4 nawet może. Ale winda, nie mam pojęcia. Jeszcze jedna. Ale gdzie jest ta piąta? Nie pamiętam. A, tutaj jest, okej. Dobra. Chyba, że musiałem zacząć... Nie, no nie wiem. Jeszcze raz. Raza na ścianie, przemawia do niej w dziwny sposób. Wyrusza w drogę. Ruszam w drogę. Tu jest facet od dna kieliszka. Wrak człowieka szukając ucieczki z dna kieliszka idzie dalej. Człowiek bez dachu nad głową napełnia ją smutkiem. To można mówić 2 razy. Zawraca. Dobra. Wodzie też nie spada. Idzie na dno, ale wyłania się po drugiej stronie. Gdzie on się pojawia, przepraszam bardzo? Hej, to jest mega dziwne. Idzie na dno, ale pojawia się po drugiej stronie. No świetnie. Gdzie on się pojawia, to ja nie wiem. Aha. Tam wyżej są drzwi, które ją przerażają. Wiodą w głąb. Nie mam pojęcia gdzie. Nie mam pojęcia naprawdę gdzie. Tak durna zagadka. To
totalnie durna zagadka. Nie mam pojęcia, które to mogą być drzwi. Tutaj coś jest, ej. Wow, brawo, Shira. To było głupie, nie podobało mi się to, naprawdę. Wracamy do domu. Cały czas operujemy na tych samych miejscach tak naprawdę, które mają coś wspólnego z naszą przeszłością. Mam się nie dowejść? Ty nie. Hej? Jesteś tam jeszcze? Intuicja to właśnie w sumie tutaj mi się kojarzy. Rozumiem, że teraz wejdziemy do piwnicy. Tam, gdzie był ten potwór wtedy, pamiętacie? O tutaj. Nie zniknęła, tylko ją zakopałam. No właśnie. Tak mi się wydawało. Intuicją. Jest ta dziewczynka. To w sumie jesteśmy my. Glorio. Glorio. Co? O, wspaniale, moja codzienna dawka szczęścia. Najlepsze włoskie ciasto. Tiramisu. Uwielbiam tiramisu. Naprawdę, uwielbiam. Powinno cię rozweselić. Świetnie. Mała czy duża łyżka? Co to za pytanie? Dawaj dużą. Wszystko w porządku, Glorio? Ja. Wszystko gra i tańczy. Cóż, może poza twoim durnym szefem. Najmniej masz mnie. Znowu masz rację? Co ja bym bez ciebie zrobiła? A tiramisu smakuje ci? Tak, tak. Bardzo dobre. Już czuję się lepiej. Nie wyglądasz lepiej. Mogłem przynieść ci coś na żołądek. W porządku, wystarczy. Wystarczy łyk wody. Szybciej przełknę. Glorio! Dość. Przyniosę lekarstwo z góry. Weź też kok, wija coś tam. Kurwa. Kurwa mnie chyba najlepiej wychodzi. Glorio. Dobrze. Jak się czujesz? Właściwie to lepiej. Znacznie lepiej. To coś działa cuda. O, co za ulga. Możesz mi przynieść całe opakowanie? Na wszelki wypadek. Jasne. Od razu przyniosę. Wiedziałem, że ciasto to kiepski pomysł. Coś mówiłeś? Dobra, idziemy. Gdzie jest nasza intuicja? O, co za smród. Żygać się chce. Kto pozwala górze śmieci tak urosnąć? No w sumie to ty. Te drzwi prowadzą dalej w dół? Nie otworzę ich bez klucza. No właśnie, musimy iść dalej w dół. Wow.
Kobieta z gumy i metalu. Czy zmarszczki, czy rdza. Koniec imprezy zawsze przychodzi, gdy nie jesteśmy na to gotowi. Cierpiący zlew. Ofiara własnego głodu lub nieodpowiedniego traktowania. Zamazany rysunek. Trudno coś na nim dostrzec. Dobra. Musimy chyba stąd wyjść. Szczur? Uj. Chyba dobrały się do tego pasożyty. Jakby ktoś próbował narysować szczura, a potem go zamazał. Był jakiś stwór, co? Po drugiej stronie słychać muzykę. Portret starszej kobiety zniszczony przez lata erozji. Portret młodej dziewczyny, niedawno wyryty w kamieniu. A po środku jesteś ty. Czuję się taka odrętwiała. Ta maszyna wydaje się poruszać w rytm muzyki. Zabójczy rytm. No i będzie problem. Ta muzyka jest taka kojąca, jakby nic innego nie miało znaczenia. Dlaczego miałaby ją zatrzymać? Przestań. O, co to było? Trzęsie się, jakby się czegoś bało. Nie wiem, czy te śmierci właśnie nam czegoś nie popsują. Ale wiecie, no... Klucz. Rysunek świeci w ciemności. Wygląda jak kobieta. Dobra, to czytaliśmy. Dziękuję pani sylwetce lub autorowi tego dzieła. Rozumiem, że teraz możemy wejść tu. Dobra, spróbujmy z tym kluczem. Coś było przybite. I znów te lalki. Czemu te lalki tu są? Co te lalki oznaczają? Portret? No w ogóle na to nie reaguje. Ja bym zobaczył jakieś zdjęcie, bym przypatrywał się, co tu jest w ogóle grane. Kilka marionetek nacięcia i otarcia na ich jutowych skórkach odsłaniają wrażliwe ciało. W skórach, nie skórkach. Wiele nie potrafi czytać. Dobra, następne zagadki. No, za chwilę tam jedziemy, bo widzę, czy się da. Czym ty jesteś? Nie wiadomo. Długa animacja. O, nie. Tam jest Bob. Tam nie idziemy jeszcze. Tam jest Bob. No shit happen. Shit happen. Dlaczego tak się stało? Dlaczego mamy dwie ścieżki? No ale gra nas prowadzi bezpośrednio tutaj. O, witaj moja droga. Nie spodziewałem się, że cię tu zostanę. Księżniczka musi mieć swojego sługę pod ręką. Zwłaszcza, gdy jesteś jej osobistym kucharzem. Nie jestem księżniczką, Bob. Masz ochotę na coś słodkiego? Mam tu kilka przepysznych ciast. Upiekłem je tylko dla ciebie. Nie trzeba. Ale dziękuję. Tylko kawałek. Nie gryzę. Nie, dziękuję.
Już nie możemy z nim pogadać. No to po co jest tutaj ta trasa? Odmówiliśmy Bobowi jedzenia ciasta. Zmieniła się muzyka. Będę chyba kichał. Oj, dobra. Kichnąłem. Żyję. Co to ma być? Hej? O! Cześć. Głos z zewnątrz. Parasolka. Nadal się jej podoba. Jeszcze raz dzięki. Głos z piwnicy. Miło cię słyszeć. Gdzie jesteś? Ona nie pamięta. To ją zraniło. Klatka. Głos z zewnątrz. Chce więcej gwoździ? Nie, nie trzeba. Ona cię lubi. Ja też cię lubię. Głosie z piwnicy. O. Muszę już iść. Szukam tu czegoś cennego. O, rozumiem. Powodzenia, ładny głosie. No to właśnie ona jest tym, czego szukamy, moim zdaniem. Ona jest tym, czego szukamy. Tutaj nie możemy przez to przejść. Tu jest chyba jakieś przejście. Oho. No pewnie. Aha, czyli dobra, kapuję. No właśnie, i tutaj nam też gra tego nie wyjaśnia. Nie wiemy dokładnie, na co możemy wchodzić, na co nie możemy wchodzić. Teraz wiem, że na to możemy wchodzić, to już naprawdę nie jest takie... Jak? Ej, wlazłem. Niektóre wspomnienia ranią mocniej niż inne. Aha, nie dla psa, kiełbasa dla pana, to... Ble. Pyk po mordzie. Ahahahahaha. A ty gałganie. Nie ma. Ej, myślałem, że zdechłeś. Zobaczcie, że on obrywa i robi się coraz... słabszy? To tak wyglądało. Zdychaj. Zdychaj. Zdechniesz czy nie zdechniesz? Ach, myślałem. No nie było to trudne, tylko mówię, no chciałem bardziej to zwiedzić, nie? Ale niestety się nie da. Musi być jakiś sposób, by włączyć światło. Nie wiem, czy on teraz na czerwone może, czy nie może. Może. Ha, ha, ha. Poryju. Ej, no. Brach, bolesne. Wygląda jak bezpieczniki w moim mieszkaniu. Ten przełącznik na pewno włącza światło. Wywrócić zasilanie? Tak. Kiedyś była tu absurdalnie głęboka przepaść. Ale po zapaleniu światła jest tu tylko pokój pełen dziecięcych rysunków. To w ogóle wygląda jak nasz... pokój z tego. Jak to się nazywa? Co tu się dzieje? Halo? Mysza, co ty tam masz? Grzyba? Pasożyta? Nie wiem. Jak nasza przebieralnia. No definitywnie to jakieś pasożyty są o tych szczurach. Lista wszystkich moich przedstawień w obędziu. Właśnie. Liczając te, w których nie mogłem wystąpić. Już nic nie ma.
Tu jakaś książka jest, o właśnie. Mój pamiętnik z wakacji na Sardynii. Miałem 15 lat. No się muzyka zmieniła. Co się dzieje? Głosie z piwnicy? Jesteś tam jeszcze? Tak. Ona nadal tu jest. W jaki sposób znalazłaś się w klatce? Głosie z piwnicy? Dobra. Ty nie odzywa niestety. Wygląda jak tył śmieciarki. Założę się, że ta paszcza połknie wszystko, czym w nią rzucić. No i kolejny pomysł taki, że idziemy do Boba. Pozór dla kumatych, którzy znają Bobu. Najlepsze anime chyba, jakie oglądałem. Ej, to znowu ja. Witaj, Glorio. Wiesz co? Myślę, że znowu spada mi cukier. Daj mi jedno z tych ciast. Już się robi. Mam Saint Honor, tort truskawkowy. A może tiramisu? Daj największe. Jeden kawałek nie wystarczy, daj całe ciasto. A zatem wybieram dla ciebie... tort truskawkowy. Oto łyżka. Nie potrzebuję. Mamy tort truskawkowy. Oho, pętla. Zobaczymy, czy to się zap... A nie, nie zapętla się. Wyglądało przez chwilę jak pętla. W ogóle coś gra zaczęła szwankować. Tak jakby mnie FPS-y spadły tutaj. Pewnie słyszeliście też ten distortion. Głosie z piwnicy. Nie odzywa się. Oho. Cholera. Jak mam to otworzyć? To się mnie nie pytaj, bo ja nie wiem. Czy stąd wyjść? Nie da się z tym wyjść. Hej, hej! Zobacz, co ci przyniosłam. Ciekawe, prawda? Grzeczna dziewczynka. Ale w dzisiejszym menu... W dzisiejszym menu wprowadzono zmiany. Menu. O, na żołądek. Ładny głos? Ej, to znowu ja. Coś się stało? Myślałam, że coś jest nie tak. Bądź ostrożna. Ładny głosie. Nic ci nie jest? Ona słyszała krzyk. Nie, nic. To dobrze. Ona czuje się lepiej. Uważaj na siebie, proszę. Dobrze, postaram się jakoś do ciebie dotrzeć. Nie możemy krzyczeć. Niestety nie możemy krzyczeć. O, coś tu będzie z mnie tak. Obstawiam, że te lalki się obudzą. Tak czy nie? Zamknięte. On ma tasak.
I co, jednak nie tu? Aha, okej. Okay. Zmiana scenerii. Błękitne jak niebo, jedwabiste jak noc. Kapuję. Nie mogę wziąć klucza. Shit. O. Co było? Więcej w sumie... No właśnie, w sumie czego? Bo to powiem wam osobiście, że nie jest jakoś... Ciężka zagadka. Naprawdę nie jest to jakoś super ciężka zagadka. No dobra, może trochę cięższa niż te ostatnie. Bo to faktycznie są porozwalane te kamyczki. Przejść tutaj też nie jest łatwo. O nie, wiem. Po mnie? Będzie reset? Nie będzie resetu. No jak? Niektóre wspomnienia emocji. No tak, to już było. No nie. No mamy klucz już. Więc mogę tutaj pocałować. Jest i Gloria.